Dzisiaj wyjątkowy dzień. Rozpoczęliśmy go w Toruniu na bardzo ciekawym spotkaniu ze startupami. Młodzi ludzie chcą Polskę wprowadzić w XXI wiek. Są kreatywni, odważni i nie boją podejmować się trudnych decyzji, żeby zmieniać w nowoczesny sposób świat. Borykamy się z wieloma rzeczami na co dzień, natomiast potrzebne są rozwiązania systemowe. A teraz jesteśmy w Sopocie, wyszło słońce. Bardzo dobre dyskusje na EFI. Witamy bardzo serdecznie. I razem z Barbarą Nawacką brałyśmy udział w dyskusji o kobietach w polityce. Kobiety mają taką piękną cechę, która pozwala walczyć nam w wspólnej sprawie. Lubimy działać zespołowo. Dla nas najważniejsze jest rozwiązanie problemu, a nie stwarzanie kolejnych problemów. Doskonale wiemy, że te wybory wygrają kobiety. Kobiety, które nie boją się marzyć, nie boją się wziąć spraw w swoje ręce. Małgorzata Kidawa-Błońska moim zdaniem jest bardzo dobrym kandydatem na premiera, który nie jest kontrowersyjny, który łączy i który jest właśnie dla mnie takim gwarantem dla współpracy. Zaufajcie nam, 13 października wszyscy idziemy na wybory.